Reset Obywatelski. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, którzy oglądacie, słuchacie, reagujecie, lajkujecie, komentujecie, udostępniacie w mediach społecznościowych, wysyłacie linka do tej transmisji znajomym, to bardzo ważne. I szczególnie serdecznie dziękuję tym, którzy z Was wspierają Reset Obywatelski finansowo, wpłacając na konto, na nasze konto, na konto Fundacji Arbitror, bo nie mamy żadnych innych sponsorów, ani komercyjnych, ani tym bardziej państwowych. Mamy tylko sponsorów obywatelskich, którymi wy jesteście, i tylko dzięki wam Reset Obywatelski może nadawać jedyne takie medium, gdzie możecie posłuchać o faktach, których inni nie komentują, których inni nie nagłaśniają, posłuchać opinii, które inne media też boją się zazwyczaj nagłaśniać. Bardzo wam za to dziękuję. Wspierając nas, robicie coś dobrego i dla nas, i dla siebie, jak wierzę, i dla naszego kraju. A ten kraj dzisiaj jest trochę innym krajem. Minął tydzień od naszego ostatniego spotkania i okazało się, że rządząca nami partia, rządząca naszym krajem partia PiS, przestaje już całkowicie udawać. Jej liderzy, politycy, posłowie zaczęli atakować, i to w sposób dość zmasowany, przywódców białoruskiej opozycji. Partia, która nami rządzi, już nie udaje, że jest partią prozachodnią, już nie udaje, że zwalcza wschodnie tyranie, które mamy zaraz za naszą wschodnią granicą. Partia po prostu jest wroga tym, którzy na obszarze postsowieckim chcieliby mieć wolność i demokrację. O tym porozmawiamy z naszą gościnią, Weroniką Łapucką, ekspertką think tanków German Marshall Fund i Visegrad Insight. Już z nami jest Weronika Łapucka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tylko poprawię troszeczkę afiliację. Jestem współzałożycielką East Center, Centrum Badawczego, i ekspertką German Marshall Fund of the United States. I to tylko to. Ale dziękuję za takie rozległe regale. No, bo Visegrad Insight też cię przedstawia na swojej stronie. Rozumiem, jako że tam... autorkę, czasami coś tam piszę dla nich. Tak. Jako autorkę, ale nie jako ekspertkę. Rozumiem. Znaczy jesteś ekspertką German Marshall Fund i autorką Visegrad Insight. Powiedziałaś jeszcze współzałożycielką. Tak, mamy takie centrum badawcze, East Center, zarejestrowane w Warszawie, i badamy właśnie kraje postsowieckie. Media, propagandę, takie różne rzeczy. Też Europę Środkową Wschodnią, tutaj zajmujemy się takimi rzeczami. To bardzo cenne, co robicie, i dlatego najpierw, zanim zaczniemy mówić o tym, co się wyrabia u nas w Polsce, chciałem cię zapytać, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Białorusi, bo wiemy, że Roman Pratasiewicz został w sposób piracki i zdradziecki, to trudno inaczej określić, bezprawnie zatrzymany przez białoruskie władze, razem z nim jego partnerka. Wiemy, że Roman i jego partnerka byli najprawdopodobniej torturowani, dręczeni. Co do Ramana, mamy powody przypuszczać, że to były tortury fizyczne. Ale jak to się przekłada na sytuację innych działaczy, którzy w tej chwili próbują w Białorusi działać i kontynuować protesty, które widzieliśmy w poprzednich miesiącach? No to może zacznijmy od atmosfery, która panuje w Białorusi w tej chwili. Ludzie oczywiście są przerażeni, a bardzo dużo osób teraz stara się o to, żeby wyjechać jak najszybciej. Nawet te osoby, które już o tym nie myślały i do ostatniej jakby możliwości starały się tego nie robić, wyjechał tak też przez noc
Bardzo nasz takie znane dziennikarze też, analityk Artyom Szrajban, też prywatnie, bardzo dużo moich znajomych teraz zaczęło szukać sposobu, żeby wyjechać, bo oni też byli tak zaangażowani, powiedzmy, politycznie i społecznie. I oczywiście tutaj nie dodaję optymizmu ludziom to, że oni czują się jakby zablokowani w swoim kraju, ponieważ nie można wyjechać w żaden sposób, tylko przez Rosję albo tam przez Turcję, jeżeli samolotem, albo tam jakoś dziwnym jakimś sposobem, autobusem, ale wtedy trzeba mieć jakiś tam PCR-test, nie wszędzie się wpuszcza. Jedyny taki mniej więcej sposób jeszcze można wyjechać po ziemi na Ukrainę, ale to też nie do końca jasne, w jaki sposób. No i oczywiście to bardzo stresujące dla ludzi, czuć się niby znowu ta zasłona żelazna, ta żelazna kurtyna, tak, niby znowu zaistniała nagle. I oczywiście też widzimy, że tutaj moim zdaniem takim najbardziej wielką rolę i największymi takimi bohaterami zostają dziennikarze białoruscy, którzy jeszcze nadal pracują, starają się tam w jakiś sposób informować w ogóle świat o tym, co się dzieje, mimo tego, że już bardzo dużo z nich, w tym oczywiście bardzo znany w Polsce Andrzej Paczobut już jest w więzieniu, ich zostaje coraz mniej, ale jeszcze nadal próbują zrobić wszystko, co od nich zależy, żeby nadal informować w ogóle świat o tym, co się dzieje. A politycy nie są zbyt aktywni w tej chwili, oczywiście, bo bardzo dużo po prostu ich jest też w więzieniu i bardzo dużo wyjechało. I tutaj można poopowiadać troszeczkę, co się dzieje teraz w tych jakby gronach opozycji, które mają takie dwa największe centra w tej chwili, Wilno i Warszawa. A w Polsce, nie wiem, czy Polacy wiedzą, ale trwa teraz taki protest przy granicy z Białorusią. Tam jest takie małe miasteczko Namiotowe, to był protest jakby zainicjowany Pawłem Latuszkiem, czyli naszym byłym ministrem kultury, też dyplomatą i członkiem też ekipy Swiatłany Tichanowskiej. I tam zebrali się Białorusini. Swiatłana Tichanowska w tej chwili ma taki jakby tour przez kraje europejskie, wyjechała z Polski, teraz jest w Pradze, potem jedzie do Niemiec. I z tego, co wiemy, oczywiście będzie tam, co cały czas podnosiła te pytania, jakby problemów, które nadal niestety tylko się pogarszają na Białorusi, czyli gwałt wobec ludzi, represje wobec wolnych mediów, dziennikarzy, aktywistów i tak dalej. Czy w tej chwili w Białorusi możliwe jest w jakikolwiek sposób protestowanie, na przykład na ulicy? Najciekawsze jest to, że ludzie starają się, i to jest oczywiście bardzo odważne, jeszcze jakoś tam pokazywać swoją solidarność, że się nie poddają. Bardzo oczywiście dużo ludzi tutaj odnosi się do mediów społecznościowych, czyli jakoś tam przez te media wykazują jakieś znaki solidarności, też nadal jeszcze istnieją cały czas jakieś czaty między dzielnicami miast, między miastami, czyli tam, gdzie ludzie też spróbują komunikować, tylko oczywiście już na mniejszą skalę, ponieważ ta machina represji też dotknęła w dużym stopniu te czaty też i ludzie, którzy administrowali te czaty. Ludzie już troszkę więcej się, bardziej się boją, no ale z drugiej strony jakby do nas docierają jakieś cały czas wiadomości, że tam jest jakaś flaga, tutaj jest jakaś akcja solidarności taka mała, że ktoś tam coś robi takiego fajnego, no starają się jeszcze ludzie się nie poddawać, ale tak z tego co widzę też wśród takich znajomych, jak czytam co się dzieje na Facebooku albo jeszcze gdzieś tam na Instagramie, to ludzie opowiadają, że oczywiście tam nie wiem, w sklepach się spotykają, ludzie rozmawiają i rozumieją co się dzieje. Jakieś tam, nie wiem, na poczcie i tak dalej. Ta jakby taka milcząca solidarność, ona też jeszcze taka wisi w powietrzu i ona jeszcze jest.
Ale oczywiście ludzie są bardzo zmęczeni i z jednej strony też czekają na jakieś dalsze kroki ze strony Zachodu i też może na jakieś tam dodatkowe akcje albo inspiracje ze strony opozycji białoruskiej, które się znajdują w większości teraz za granicą. Jak ważne jest poparcie zagranicy dla białoruskiej opozycji w kraju? Poparcie za granicę jest bardzo ważne dla ludzi przede wszystkim, ponieważ ja pamiętam jeszcze już od zeszłym roku, już mniej więcej rok temu, akurat zaczynały się takie już poważniejsze represje, było widać, że reżimowi się bardzo nie podobała taka aktywność, społeczność, to już wtedy Białorusini, nawet moi tak prywatni znajomi pisali non-stop, czy u was o tym w ogóle wiedzą, co się dzieje, czy w Polsce o tym piszą, czy o tym piszą tam jeszcze gdzieś tam, w jakich językach, gdzie. I tutaj bardzo aktywną rolę też gra białoruska diaspora, która nie odpuszcza i która informuje na bieżąco też dziennikarzy w rozmaitych krajach, tam od Australii do Stanów Zjednoczonych i w Ameryki Łacińskiej, co się dzieje. I oczywiście dla Białorusin to jest bardzo ważne. Największym strachem jest dla nich takie zapomnianie o nich, o tym, że cierpią, że dzieją się straszne rzeczy w tym kraju, że robi się nadal gorzej. Też jest bardzo wielki strach, że pochłonie Białoruś Rosja, a większość Białorusin tego oczywiście nie chce. Białorusini chcą jakby mieszkać w niezależnym kraju i sami decydować o tym, co się będzie działo z nimi, z ich krajem. I oczywiście takie wsparcie jest bardzo dla nich ważne i też tak prywatnie też w rozmowach cały czas mówią, że super, że Polska pomaga, że Litwa pomaga, że z wizami, z jakąś pomocą tam tutaj na miejscach. Czechy bardzo pomogły też z pomocą torturowanym, represjonowanym, chodzi o rehabilitację i leczenie i tak dalej. To jest ważne bardzo. Myślę, że tak samo jak kiedyś było ważne takie uznanie międzynarodowe za czasów Solidarności w Polsce, prawda, dla Polaków. Coś podobnego. Co poczuli wedle twojej wiedzy Białorusini walczący o wolność swojego kraju, kiedy przeczytali, że wicemarszałek polskiego Sejmu Ryszard Terlecki każe Światłanie Cichanowskiej wyjeżdżać do Moskwy? No oczywiście nie poczuli się z tym dobrze. Szczególnie, ja myślę, że nawet może te informacje aż tak mocno nie dotarły do Białorusi, natomiast wśród Białorusinów w Polsce oczywiście zaczęła się dyskusja, która się dołączyły też, że bardzo dużo osób dołączyło z Ukrainy i tak dalej, którzy jakby mają podobny status, powiedzmy, w Polsce. No i oczywiście narzekali i bardzo dużo osób oczywiście było rozczarowane takimi wypowiedziami, ale ja wiem też, że bardzo dużo Polaków się rozczarowało, także tutaj mamy oczywiście podobne perspektywy. Natomiast moim zdaniem Białorusini w Białorusi, oni nie do końca by nawet może zrozumieli, dlaczego akurat to jest takie bolesne dla nas, tutaj dla Białorusinów w Polsce, ponieważ oni nie znają tych szczegółów, że jest jakby walka pomiędzy dwoma jakby największymi partiami i tak dalej, co się dzieje, ale tutaj diaspora, która jakby jak najbardziej rozumie, o co chodzi, dlaczego tak się stało, to oczywiście to jakby dotyka jeszcze tak bardziej szczegółowo Białorusinów, którzy mieszkają w Polsce, takie jakby dyskusje na ten temat. Twoim zdaniem skąd się wzięła ta wypowiedź? Dlaczego wicemarszałek tak powiedział? Nie umiem, szczerze mówiąc, wytłumaczyć tego, ponieważ nie wiem, skąd w ogóle były takie pomysły i tak dobrze nie znam jego, znaczy znam troszkę jego biografię i tak dalej. Dla mnie to jest dziwne, co napisał i nie wiem, co było jego celem, bo moim zdaniem tutaj, oczywiście, że przegrał tak swoją wypowiedzią i w oczach Polaków, i w oczach Białorusinów, i jeżeli chodzi o ocenę tej wypowiedzi przez społeczeństwo międzynarodowe i inne kraje, to nie wyglądało to oczywiście logiczne, fajne, dobre, uczciwe i tak dalej, w jakikolwiek sposób patrzeć na tą wypowiedź.
No to ja odpowiem jakby sam na to pytanie, bo w jednym z poprzednich odcinków zajmowaliśmy się działalnością Ryszarda Terleckiego. Ryszard Terlecki należał do grupy posłów, którzy domagali się nawiązania współpracy z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Podróżował na Białoruś, spotykał się z przedstawicielami reżimu, nawet z ludźmi, którzy są związani z białoruskim KGB. Okej. Coś o tym wiedziałam, ale nie do końca. Rozumiem. No ale ja szczerze mówiąc, powiem szczerze, ja nie myślę, że to chodzi tutaj akurat o tak dbanie swoich interesów na Białorusi. Tutaj bardziej chodzi o takie może nie do końca politycznie wyliczone odpowiedź w ogóle została, wypowiedź została. Moim zdaniem jakby tutaj to miało uderzyć bardziej nawet może nie w Cichanowską, a w opozycję, czyli w działaczy Platformy Obywatelskiej, tutaj pokazać, że niby są jakieś nie wiem, więzi pomiędzy nimi, że to jest to samo, spotyka się z nimi i jechać do Moskwy, no ale ta jakby narracja, ona no, nie znajduje jakby wyrozumiałości jakiejś ani wśród Białorusinów, ani wśród Polaków w większości, tak mi się wydaje. Ja też tak długo myślałem, i wiele osób w Polsce ciągle tak myśli, że to wszystko jest głupota, nieprzemyślane wypowiedzi, zacietrzewienie w wewnętrznej walce politycznej. Niestety sytuacja jest gorsza. Poproszę teraz naszego realizatora o to, żeby pokazał nam skan numer jeden z tych, które przygotowaliśmy na dzisiaj. To jest zapis dyskusji na Facebooku na profilu Agnieszki Romaszewskiej, sztukowej telewizji Bielsat, która powiedziała, pozwoliła sobie powiedzieć, że Roman Protasiewicz się złamał, tak jakby to on sam się złamał, a nie był torturowany. A w tej dyskusji wziął udział Piotr Skwieciński, niegdyś prawicowy publicysta, teraz dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. I on powiedział coś, co ja przeczytam, bo tam ten zapis na skanie jest mały. Oczywiście, kiedy ta transmisja, która teraz trwa na żywo, stanie się filmem, to publiczność będzie mogła sobie zatrzymać film i powiększyć ekran, żeby przeczytać, żeby mieć pewność, że nie zmyśliłem sobie tego. Ale ja teraz głośno przeczytam to, co powiedział Skwieciński. Pierwsza irlandzka republikańska armia, ta z czasów wojny o niepodległość Irlandii, tuż po I wojnie światowej, miała taką zasadę. Kiedy ktoś torturowany załamie się i wysypie, nie należy się na niego oburzać i złościć, bo trudno maltretowanego za załamanie potępiać. Należy go spokojnie, bez gniewu i emocji zastrzelić. Czyli dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie, mianowany przez obecną władzę, przez rządzącą partię PiS, sugeruje, że Romana Protasiewicza, poddanego torturom, należy zabić, bo się zhańbił, załamując pod tymi torturami. Chciałem cię tutaj, Weroniko, poprosić o komentarz. No, trudno to skomentować, bo to oczywiście jest bardzo takie nieludzkie, niehumanistyczne, to co tutaj pan Piotr napisał. Ja po raz pierwszy akurat widziałam to w takich szczegółowo. Ja uważam, że osoba, która moje takie stanowisko publiczne, jak dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie, ona oczywiście nie może się jakby rzucać takimi wypowiedziami, tym bardziej w przestrzeni publicznej. Moim zdaniem trzeba teraz będzie zobaczyć, czy będzie jakaś reakcja, nie wiem, jego przyłożonych, albo czy będzie reakcja ze strony rządu na to, że on napisał, bo oczywiście takie jakby sugerowanie i sugestie takiego rodzaju są no, nie do przyjęcia w moim systemie wartości przynajmniej. No ale zobaczymy, co będzie. No powiem szczerze, że moim zdaniem
tutaj trzeba czekać na reakcję władzy i to będzie też taki test dla niej, czy ona zareaguje jakoś na wypowiedzi takiego kształtu, czy nie, na takie jakby dehumanizujące, jak to powiedzieć po polsku, takie dehumanization, tak Romana Protasiewicza, że to jest niby jakaś taka figura i trzeba po prostu się pozbyć z tej szachownicy i dalej jakby grać w te gry. Doświadczenie uczy, że wszystkie podobne testy nasza władza oblała. A czy nie oblała, po prostu była ogromna ilość takich wypowiedzi dotyczących różnych osób, dehumanizujących, okrutnych i władza pozwala na to swoim ludziom, ta władza, którą w tej chwili w Polsce mamy, a panu Piotrowi Skwiecińskiemu, dyrektorowi Instytutu Polskiego w Moskwie, władza pozwala na dużo. Poproszę tutaj naszego realizatora, żeby pokazał nam skany 2, 3 i 4. To jest wywiad, którego Piotr Skwieciński udzielił kremlowskiemu portalowi Sputnik, który jest bojkotowany przez wszystkich zwolenników demokracji na świecie. Na portalu Sputnik dyrektor mówi, że zaszczepił się rosyjską szczepionką na COVID, też Sputnik, a rozmawia z jego rozmówcą jest propagandzista ze Sputnika, z portalu Sputnik, Leonid Sfiridow, który został wydalony z Polski za szpiegostwo. Wcześniej został wydalony za szpiegostwo z Czech. Sprawa była głośna i Piotr Skwieciński doskonale wie, z kim rozmawia. Na następnym skanie będzie zapis tej rozmowy. Tutaj też te skany są małe. Państwo, którzy oglądają sobie później, będą mogli odtworzyć ten film na YouTube i zatrzymać, żeby i powiększyć ekran. Zatrzymać film i powiększyć ekran, żeby się przyjrzeć. Rozmowa odbywa się z okazji upamiętnienia propagandowej stalinowskiej akcji z lat 50., kiedy to Polacy musieli wysyłać listy pełne wdzięczności do obywateli Związku Sowieckiego, który wtedy Polskę kolonizował. Z takiej okazji dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie rozmawia z takim człowiekiem i jest to bardzo przyjazna pogawędka, kończy się słowami: bardzo dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze, bardzo proszę, panie redaktorze, odpowiada szpiegowi, zdemaskowanemu szpiegowi Piotr Skwieciński. I ja powiem szczerze, że ja nie znajduję słów, żeby to skomentować. Ktoś, kto sobie pozwala na takie pogaduszki z jawnym wrogiem, ktoś, kto nie ma nawet tyle odwagi albo tyle dobrej woli, żeby odmówić rozmowy z kimś takim, równocześnie twierdzi, że Romana Protasiewicza trzeba zabić, bo się załamał pod ciężarem tortur. Żeby nie tworzyć tutaj wrażenia, że to jest tylko przypadek pana Skwiecińskiego, jeśli pozwolisz, pokażę jeszcze kilka innych skanów. Następnym uczestnikiem nagonki na białoruską opozycję był Jan Dziedziczak. Poproszę o następny skan. Też przedstawiciel pisowskiej władzy, polityk PiS, który powiedział, że Swiatłana Cichanouska została zmanipulowana i dodał tam jeszcze o politycznym piekle, w którym miałby się smażyć prezydent Warszawy z tej okazji, więc to też nie była jakaś wyważona wypowiedź. I następny, poproszę naszego realizatora o następny skan. Tutaj widzimy, jak ten sam Jan Dziedziczak chwali Matteo Salviniego, który jest nie tylko sojusznikiem Putina w Unii Europejskiej, ale jego jawnym fanem. Widzimy tutaj zdjęcie Salviniego z Putinem na koszulce, a na skanie po lewej Dziedziczak mówi, że podobają mu się pomysły Salviniego na reformowanie Unii Europejskiej. Kolejny skan, o który poproszę, to będzie, jeśli dobrze pamiętam, tak, Witold Waszczykowski, który
również zaatakował Cichanouską za to, że spotkała się z prezydentem Warszawy, przedstawicielem opozycji, i jeszcze dodatkowo pozwolił sobie spolszczyć jej nazwisko, nazwał ją Ciechanowską, tak jakby uważał, że Białoruś nadal jest polską kolonią, tak jak to było kilkaset lat temu. I poproszę o następny skan. To jest tweet Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 2017 roku, gdy Waszczykowski był ministrem spraw zagranicznych. To jest fragment wywiadu Waszczykowskiego dla rosyjskiej gazety Kommersant, gdzie Waszczykowski zgłasza gotowość do współpracy z putinowską Rosją i poniża Polskę publicznie, poniża Polskę i siebie, publicznie prosząc w rosyjskiej gazecie kremlowskiego szefa kremlowskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa o rozmowę. Chciałem cię, Weroniko, zapytać, jak widzisz, jakbyś skomentowała te sekwencje przytoczonych faktów i czy twoim zdaniem za spolszczeniem nazwiska Cichanouskiej stała tutaj jakaś intencja i jak tego rodzaju zabieg może być odebrany przez Białorusinów? Dobrze, tutaj poruszyłeś bardzo dużo, kilka ważnych, ciekawych wątków. Zacznijmy od pierwszego. Polska w ogóle dyplomacja i polityka zagraniczna sprzed, powiedzmy, do tak 2019-2020 roku naprawdę była, nie odniosła zbyt dużo sukcesów. I tutaj widzimy to też w wypowiedziach, którzy odgrywali jakąś rolę z 2017 roku i tak dalej. Ja akurat temu się nie dziwię, bo wtedy były takie błędne podejścia i że można się dogadać z Łukaszenkiem i się przyjaźnić z Putinem też. I, no, i wtedy te osoby jakby wykonywały jakby tą wizję, spróbowały jakby przetoczyć i do Polaków i też przekonać, że faktycznie się da, no, ale jak widzimy, się nie dało. I dlatego teraz oni nie już są jakby już nie zajmują te stanowiska, które kiedyś zajmowały. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że dla mnie to jest bardzo takie rozczarowujące, że jestem rozczarowana, że Svetlana Tichanouska i w ogóle Białorusini są wciągnięci w tą jakby walkę z opozycją, ta, która trwa tutaj w Polsce i pomiędzy dwoma wogrami politycznymi, pomiędzy dwoma stronami. I oczywiście moim zdaniem tutaj w Polsce przydałoby się skupić na tym, żeby zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby pomóc Białorusinom i Białorusi pozbyć się tego, co tam się dzieje, czyli tych tortur, tych represji rozmaitych, które też obejmują w dużym stopniu polską mniejszość na Białorusi. Od wielu lat takich represji nie doznali Polacy na Białorusi jak teraz i to jest okrutne i okropne. I to miał być celem dla Polski, zrobić wszystko, żeby zjednoczyć się, zrobić wszystko, żeby ten sąsiad robił się tak powoli demokratyczny, żeby był przyjazny do Polski, a cały czas jest i będzie zawsze, w odróżnieniu od innych sąsiadów, i to jest taka przewaga Białorusinów, jeżeli porównać ich do innych sąsiadów Polski, że naprawdę mają dobry stosunek do Polaków i do Polski i docenia to, co Polska robi. A zamiast tego zaczynają się jakieś tam rozgrywki i takie gierki, że tutaj można Białorusinom przychodzić, przyjeżdżać, tutaj nie, z tymi można się spotykać, z tymi nie można, to nie jest teraz priorytet dla Polski i nie powinien być. I trzecia rzecz to jest takie spolszczenie tego nazwiska. No to jest bardzo często spotykane i ja akurat mieszkam bardzo już długo w Polsce i tym się nie przejmuję i no, to jest jeszcze taki cały czas zwyczaj niestety w Polsce, który jest dość rozpowszechniony,
takie spolszczanie nazwisk tam ukraińskich, białoruskich i tak dalej, że niby tam one mają brzmieć bardziej po polsku, bo zwłaszcza jeżeli tam się kończą na tam skiska, czyli takie końcówki albo wicz tam polskie. I tutaj oczywiście jeszcze można to wytłumaczyć tym, że nadal w niektórych gronach w Polsce panują takie jakby nastroje, że cały czas to są jakieś tam kresy wschodnie, które okej, są niepodległe, jakoś tak się stało, się złożyło historycznie, no ale ciągle tam jakieś tam sentymenty mogą przeskakiwać i widać, że czasami się pojawiają i nawet w takich gronach bardzo oficjalnych i wysokich w Polsce. I to potrwa, żeby ten jakby, żeby taki stosunek do Białorusinów i do Ukraińców też, żeby to się zmieniło, to potrwa i tutaj w dużym stopniu akurat moim zdaniem to zależy od tego, jakie będą zmiany i w Ukrainie, i w Białorusi, jeżeli chodzi o demokrację i tak dalej, bo dopiero wtedy, jak te kraje zrobią się takie bardziej niepodległe i niezależne, i samodzielne też na arenie międzynarodowej i w Europie, także gospodarczo, politycznie, dopiero wtedy jakby zdarzy się ta emancypacja i Polacy zaczną inaczej traktować te kraje. A teraz nadal Polacy bardzo mało znają o tym w ogóle, co to są za kraje. Dobrze, tutaj się skupię akurat na Białorusi, bo w Ukrainie będzie jakiś inny może program u ciebie. Cały czas Polacy nie rozumieją w ogóle, jaki jest poziom życia na Białorusi. Myślę, że tam jest jakieś zaniedbane wsi, kochozy, nie wiadomo co. Natomiast Białoruś jest bardzo europejskim krajem, zawsze było i to jest zasługa akurat Białorusinów, a nie Łukaszenki, jak niektórzy czasami mówili i na Ukrainie, i w Polsce, i też w krajach bałtyckich. Czasami jak się podróżują, to nie mówią, ale na Białorusi jest porządek. No jest, bo są tacy ludzie po prostu i oni to pokazali. Kiedy zdejmowali buty, żeby wstać na ławkę podczas protestów, kiedy zbierały wszystkie te osoby śmieci po sobie. Ja nawet pamiętam bardzo dobrze, jak głosowaliśmy w sierpniu przed ambasadą białoruską. Białorusini super się zorganizowali, mimo tego, że ambasada zrobiła wszystko, żeby mało osób zagłosowało. Tam było kilka tysiąc osób w kolejce. Wszyscy sobie pozbierali, potem co jakiś czas, kilka godzin zbierały się wszystkie śmieci. Stawiały się tam pod śmietniki, wywoziły się i tak dalej. No to była taka organizacja, po prostu są tacy ludzie zorganizowani i tak dalej. I drogi są super, są bardzo wykształceni, znają dużo języków, podróżują w odróżnieniu od nawet Ukrainy. Białorusini dużo bardziej podróżują i cały czas dostają najwięcej wiz Schengen, jeżeli chodzi tam o per capita, tak, na osobę, niż jakikolwiek kraj. I naprawdę się orientują, co się dzieje na świecie, nie mam jakichś tam, nie wiem, jakichś dziwnych, jakieś dziwne wyobraźni, że tam w Rosji lepiej się żyje, czym, niż w Europie, czegoś takiego nie ma. I jakby w tej niewiedzy, kim są Białorusini, a jak się mieszka w tym kraju, co to są za ludzie, jak tam to wszystko funkcjonuje, biznesy, że na ile oni są kreatywni, jak dużo Białorusinów pracuje w Silicon Valley, tak, w San Francisco i tak dalej, w Kalifornii, z tymi startupami z IT, też bardzo dużo Białorusinów tam mieszka. No, póki coś takiego będzie, taki brak tej wiedzy, to niestety będzie spolszczenie nazwisek i będzie, widziałam właśnie, jak ja też, jak rozmawialiśmy o tym programie, to widziałam jeszcze inne też posty na fejsie, gdzie ktoś tam pisał właśnie o kołchozach i tak dalej, to były działacze tam, byli kodu, bardzo, bardzo różnie to wyglądało i bardzo nieprzyjemnie, no ale Polska moim zdaniem bardzo dużo zrobiła pod tym względem, bo dziennikarze polscy bardzo dużo pisali o Białorusi i teraz faktycznie ta wiedza się polepszyła, jest już na dużo lepszym poziomie, ale nadal no nie wszyscy sięgają po tę wiedzę, nie wszyscy mają na celu naprawdę się dowiedzieć i wczuć się w to, co się dzieje na Białorusi, co to są za protesty, dlaczego, jakie są przyczyny, jakie mogą być skutki i to jest ten problem też, który przenosi się na płaszczyznę polityczną w Polsce. Bardzo mnie cieszy to, co mówisz.
spotykałem się z taką opinią, znaczy z taką odpowiedzią na pytanie, czy Białorusini są bardziej podobni do Polaków czy do Rosjan, spotykałem się z odpowiedzią taką, że Białorusini są bardziej podobni do mieszkańców krajów bałtyckich. Spotykałem się z taką opinią. Wielu Polaków traktuje Białorusinów jak braci, ale często niestety jak młodszych braci, a nie mamy do tego prawa. Kolonialna przeszłość nam takiego prawa nie daje, raczej to jest coś, czego powinniśmy się wstydzić, mówimy Polacy, w mojej ocenie. Natomiast co do tego, co mówiłaś o wciąganiu sprawy białoruskiej w wewnętrzną polską politykę, w walkę dwóch partii, jestem ciekaw, co mi powiesz, co byś mi powiedziała, gdybym ci powiedział, że moim zdaniem się mylisz i że w tej chwili nie ma już czegoś takiego jak polska polityka wewnętrzna. Jest takie powiedzenie, że państwa pozbawione kontrwywiadu przestają uprawiać własną politykę i zaczynają uprawiać cudzą. Polska jest w tej chwili polem bitwy, frontu geopolitycznego i PiS nie jest zjawiskiem czysto polskim, tylko jest elementem geopolitycznego frontu, który sięga czasami nawet po Azerbejdżan i tutaj poproszę naszego realizatora o następne kilka skanów, tak na koniec. Poproszę o następny skan. To jest posłanka PiS Marta Kubiak, która się przyłączyła, kolejna posłanka PiS, kolejny polityk, polityczka PiS, która się przyłączyła do ataków na Cichanouską. Ona tutaj przedstawia Cichanouską jako taką osobę niemądrą, bezwolną, która dała się wmanewrować. Bardzo łatwo jest sprawdzić, kim jest posłanka Kubiak, to już nawet Wikipedia, źródło bardzo powszechnie dostępne nam tutaj o tym mówi. Poproszę o następny skan. Czytamy tutaj, że Marta Kubiak była asystentką posła Maksa Kraczkowskiego i europosła Ryszarda Czarneckiego, dwóch polityków PiS. Poproszę o następny skan. To jest skan z artykułu dotyczącego Ryszarda Czarneckiego. Mowa jest o tym, że Ryszard Czarnecki do tego stopnia jawnie popierał azerskiego dyktatora Alijewa, że został nawet za to ukarany przez Parlament Europejski. No a związki Alijewa z Putinem, szczególnie od 2014 roku, nie są żadną tajemnicą. Część rodziny Alijewa mieszka nawet na daczy pod Moskwą, więc zachodzi tu pytanie, czy oni przypadkiem mają być tam jakimiś zakładnikami. I poproszę o następny skan, poproszę naszego realizatora o następny skan. To z kolei skan dotyczący Maksa Kraczkowskiego, drugiego protektora pani posłanki Kubiak. Max Kraczkowski, jak czytamy tutaj, był zamieszany w aferę taśmową. To jest fragment artykułu poważnego dziennika Rzeczpospolita. Max Kraczkowski był zamieszany w słynną aferę taśmową z 2014 roku, która była operacją rosyjskich służb mającą obalić prozachodni rząd Platformy Obywatelskiej. Na ten temat dużo pisałem i ja, i przede wszystkim Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz śledczy najpoważniejszego polskiego tygodnika Polityka, który udowodnił, że afera taśmowa była wynikiem działania rosyjskich służb i niemal od początku do końca brały w niej udział osoby powiązane z Rosją, włącznie z pewnym absolwentem uczelni FSB z Kaliningradu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem cię zapytać, czy ty dopuszczasz w swoich rozważaniach o stosunkach polsko-białoruskich tę perspektywę, że to, co wydaje się wciąganiem bardzo ważnej geopolitycznej sprawy, jaką jest los Białorusi w wewnątrzpolskie rozgrywki, nie jest jednak wciąganiem białoruskiej sprawy wewnątrzpolskie rozgrywki, tylko
częścią większego, szerszego geopolitycznego frontu, walki wschodu z zachodem? Tutaj jak najbardziej, oczywiście, że tak jest, że cały czas trwa walka wschodu z zachodem i trwa ona na ziemiach, które, nie wiem czy ty śledziłeś, ale ostatnio Putin jak przemawiał, to po rosyjsku to się mówi ogoworka po Freudu, czyli błędnie powiedział kraje, jak to się mówi po polsku, Warsaw Pact warszawskiego. Freudowskie przejęzyczenie. Tak. Dokładnie, freudowskie przejęzyczenie i powiedział, że to, że nie kraje Europy Środkowej i Wschodniej, powiedział, że kraje tego paktu warszawskiego, a potem, a nie, nie, to nie to, jakby dla tej części świata, tutaj nasze kraje postsocjalistyczne nadal jeszcze oczywiście w rozumieniu Rosji są tym polem bitwy, za które trzeba się bić i ta walka się nie kończy. To widać po tym, po tych ostatnich wydarzeniach w Czechach, a to, co się odkryło, jeżeli chodzi o ten wybuch w Brzbenice, jeżeli dobrze powiedziałam, też tak samo jak zostało też odkryte wdrożenie tych agentów i w to, co się działo w Bułgarii, czyli no oczywiście ta jakby agentura rosyjska spróbuje w tych krajach nadal działać, no i tutaj no, nie ma co się dziwić, bo nawet to, że już prawie dokładnie wiemy, że jaki wpływ mają i w jaki sposób to się dzieje w Europie Zachodniej, przez jakie partie starają się działać i jakby propagować agendę rosyjską, to tutaj nie ma co się dziwić, że jeszcze bardziej starają się działać w krajach naszych, Europy Środkowej i Wschodniej. Oczywiście, że tutaj jeszcze może być im trudniej, cały czas jest, bo bardzo dużo ludzi jeszcze pamięta, jak to było za komuną i mają takie nastroje jakby kremlowskie, nie antyrosyjskie, bo w większości ludzi lubią Rosjan i jakby nie mają nic przeciwko nim, natomiast nie podoba im się ta polityka agresywna, którą prowadzi Kreml. I niestety tutaj tylko mogę powiedzieć, że bardzo bym chciała i bardzo bym życzyła, żeby osoby, które mają takie, zajmują wysokie stanowiska w ogóle w funkcjonariuszy władzy polskiej, zdawały sobie z tego sprawę. Ja znam bardzo dużo ludzi, naprawdę profesjonalistów, którzy konsultują, pracują tam i oni o tym wiedzą, zdają sobie sprawę, ale no niestety, jak widzimy tutaj, nie wszyscy akurat politycy mogą to pogodzić ze swoimi ambicjami politycznymi, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o te kontakty z Alijewem, to moim zdaniem, ja tego nie wiem, ale tak mi się wydaje, że przez jakiś moment, bo to było też jakiś czas temu z tego, co zrozumiałam, polska dyplomacja może sobie myślała, że oni będą w stanie jakoś się pogodzić z tymi jakby quasi-dyktaturami postradzieckimi i że to będzie ich taki sukces dyplomatyczny w porównaniu do polityki Platformy Obywatelskiej, tak, która oczywiście odcięła takie mniej więcej poważne więzi z tymi krajami, mówiąc o tym, że walczy tak jak tutaj podziela wartości Unii Europejskiej, Zachodu, szeroko rozumianego Stanów Zjednoczonych, Kanady i tak dalej, że w tych krajach trzeba najpierw domagać się tym, żeby istniało w ogóle prawo i żeby ludzie czuli się bezpiecznie, żeby nie było problemu z prawem człowieka, dopiero potem już nawiązywać jakieś takie głębsze więzi. No i tutaj moim zdaniem niestety ta polityka zagraniczna przegrała, jak widzimy, i Białoruś jest tutaj najlepszym, największym przykładem, bardzo smutnym, bo to, co się dzieje tuż za granicą Polski, a nie gdzieś tam na Kaukazie ili tam w Azji Centralnej. I, no i tutaj zobaczymy, co będzie dalej, czy będą jakieś wnioski w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i tak dalej, w innych organach władzy.
Polski, czy będą jakieś konsekwencje, tak jak rozmawialiśmy, tak, na te wypowiedzi, na te takie czasami też nie tylko okrutne, ale aroganckie wpisy na mediach społecznościowych tych ludzi, o których rozmawialiśmy dzisiaj. Ja bardzo długo, przez kilka lat bardzo intensywnie też śledziłem politykę wschodnią PiS i też próbowałem szukać w tym dobrych intencji, zrozumiałych ambicji albo chociażby głupoty, ale niestety dopiero w momencie, w którym przyjąłem do wiadomości, że PiS po prostu jest po stronie Putina, tylko czasem to maskuje retoryką antyrosyjską, dopiero wtedy, kiedy przyjąłem to do wiadomości, działania PiS stały się dla mnie może nie w 100%, ale w jakichś 80% zrozumiałe i cała polityka, niemal cała polityka tej partii stała się zrozumiała. Wcześniej borykałem się z ogromną ilością sprzeczności. Dopóki nie przyjąłem tego założenia, a nie przyjąłem go od tak w ramach eksperymentu, tylko przyjąłem je w wyniku kilkuletnich bardzo drobiazgowych śledztw, w których nieustannie natrafiałem na powiązania polityków PiS z Rosją. Mamy jeszcze chwilkę, chciałem cię poprosić, jeżeli jest coś, co uważasz za bardzo ważne, za coś, co należy Polakom w tej chwili powiedzieć, to chciałem cię poprosić, żebyś to nam powiedziała. Dziękuję bardzo za super ciekawą rozmowę i za zaproszenie i chciałam tylko przekazać to, o czym rozmawialiśmy, że Białorusini są super narodem, do którego też częściowo należę, bo jestem po Polką i Białorusinką i mogę powiedzieć, że to jest naprawdę w interesie Polski, żeby ten kraj zrobił się demokratyczny, bo będzie i tak i zawsze będzie przyjazny wobec Polaków, będzie handlować, będzie z Polakami budować i wybudowywać i remontować i kościoły, i nasze wspólne pomniki w różnych miejscach i wyłączy nas tyle w historii i mam nadzieję, że w przyszłości też, że po prostu nie da się tego uniknąć i nie da się tego też ominąć, to co się dzieje niestety, bo moim zdaniem niektórzy Polacy myślą, że mogą sobie przemknąć oczy na to, co się dzieje, no ale niestety nie da się, bo już teraz bardzo dużo ludzi migruje do Polski i to będzie trwało i to jest naprawdę w interesach Polaków zrobić wszystko, co jest możliwe i oczywiście Białorusini to bardzo doceniają, żeby ta walka jednak skończyła się zwycięstwem dla nas wszystkich i dla świata demokratycznego. I jeszcze taka dodatkowa jakby rada z mojej strony, naprawdę warto czytać, teraz jest mnóstwo super portale Białorusi, Białoruś 2020, w którym ja też brałam udział, kiedy on powstawał, to jest projekt Uniwersytetu Warszawskiego, bo super projekt Gazety.pl z Outriders. W zeszłym roku nie bardzo dużo publikowali też materiałów, mieli dziennikarzy na Białorusi o tym, co się dzieje. I naprawdę teraz jest internet, mnóstwo informacji, da się zrozumieć, co tam się dzieje, kim są ci ludzie. To nie są Ukraińcy, to nie są Litwini, to nie są Polacy, nie są Rosjanie, to jest inny naród, inny i bardzo fajny, przyjazny, dobry, pracowity i warto się przejrzeć, co tam naprawdę jest, kim oni są. Bardzo dziękuję za ciekawą. Na twoje ręce składam życzenia wszystkiego najlepszego dla Białorusi. A my za chwilę porozmawiamy z Markiem Meissnerem o rosyjskiej korwecie Stoiki, która podobno wpłynęła na nasze wody terytorialne, nieopodal półwyspu Hel. Ale najpierw poproszę naszego realizatora o przerwę, o odrobinę muzyki, żebyśmy mogli przemyśleć to, co usłyszeliśmy. Dziękuję bardzo.
głowa, moja głowa. Nie będę łasił się do stóp mych przyparał, a ty jak ta skała. Nie będę skandał, żebyś mnie poklaskała. Jeszcze, o pani, doczekasz się dnia. Zabraknie, zabraknie ci psa. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy się włączyli. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają, lajkują, komentują, udostępniają i wspierają nas wpłatami. Naszym specjalnym sponsorem dzisiaj, czyli producentem wykonawczym programu, jest Sławomir Szlinkę, któremu dziękuję z całego serca. Każdy i każda z Was może zostać takim producentem wykonawczym, wpłacając na konto Fundacji Arbitror, fundacji, która utrzymuje Reset Obywatelski. Dziękuję gorąco każdemu, kto to zrobi. A teraz porozmawiamy o rosyjskiej korwecie Stojki, która podobno wpłynęła nawet na nasze wody terytorialne nieopodal Helu. Nasze siły zbrojne dementują tę informację, nazywają ją fake newsem. Jest z nami Marek Meissner, dziennikarz, ekspert od wojskowości. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry Państwu. Czy możesz nam powiedzieć więcej o tej korwecie, która wpłynęła albo nie wpłynęła na nasze wody terytorialne? Więc zacznijmy od tego, że w nocy z 4 na 5 czerwca w systemie EIS pojawił się zapis, z którego wynikało, że nieznany okręt wojenny, to znaczy już w tym momencie znany, wszedł na wody terytorialne Polski mniej więcej 3 mile w głąb. EIS to jest system kontroli ruchu morskiego. Wszystkie jednostki nawodne, także okręty wojenne, są wyposażone w transpondery
Dzięki temu jest możliwość monitorowania ich ruchu i zabezpieczania na przykład przed katastrofami morskimi. Ten zapis w EIS się pojawił bardzo szybko. Okazało się, że chodzi o okręt stojki, to jest korweta klasy Steregujuściej, spory okręt, bo 2200 ton, dosyć nowy, bo ledwie siedmioletni. I ciekawe tu jest uzbrojenie tego okrętu, bo to jest 1 razy 100 lub 130 mm artyleria główna, system Korkik 2 razy 30 mm do ostrzeliwania celów powietrznych, system AK-630M też 30 mm do ostrzeliwania tym razem celów nawodnych, system rakietowy średniego zasięgu przeciwlotniczy S-350, wyrzutnie torped krótkiego zasięgu 330 mm, wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych Uran, helikoptery rozpoznawcze IZOP, czyli zwalczania okrętów podwodnych, oraz UAWy, czyli bezpilotowce Orlan Dziesiat i prawdopodobnie od 2019 roku także UAWy nawodne. Co to znaczy? To znaczy, że mamy do czynienia z okrętem bardzo uniwersalnym, dużym i przystosowanym do wielu typów zadań. I po zęby uzbrojonym. Tak, dokładnie. To znaczy, że mamy do czynienia z okrętem, no, której klasy, no, praktycznie rzecz biorąc, do tej pory na wodach terytorialnych, a właściwie w okolicach Polski, tego typu jednostki się nie zjawiały aż tak blisko. To znaczy, oni wypływali na manewry, oni oczywiście jak najbardziej działając z Bałtyjska chodzili na Morze Bałtyckie, natomiast po Zatoce Gdańskiej tego typu korwety raczej nie działały. To jest pierwszy taki przypadek, że tak duży okręt podpłynął tak blisko. Ja tu dopytam. O co chodzi? Dopytam, bo mi coś umknęło. Czy ten okręt miał też możliwość ostrzeliwania celów naziemnych? Każdy ma. Każdy tego typu okręt ma, no bo można przecież z artylerii głównej, można przecież tak naprawdę wszystkie prawda, typy pocisków typu Bał albo Uran mogą służyć nie tylko jako pociski przeciwokrętowe. Rosjanie próbowali je wykorzystywać do ostrzeliwania stanowisk naziemnych, artylerii, robili takie manewry. Owszem, to jest pewnego rodzaju strzelanie z armaty do wróbla, ale jeżeli trzeba, to można. Natomiast o co chodzi? Dowództwo operacyjne tego odczytu nie potwierdziło, jak już wiemy, nasze dowództwo operacyjne, stwierdzając, że mamy do czynienia z fake newsem. I teraz mamy dwie możliwości. Albo dowództwo operacyjne nie mówi prawdy i rzeczywiście tego typu penetracja zaszła, albo może być jeszcze ciekawsza możliwość. Od 2011 roku ten typ korwety jest wyposażany w UAWy, czyli bezzałogowce działające na powierzchni. No co prostszego, zwodować taki bezzałogowiec za granicą wód terytorialnych i puścić z transponderem. Trasa się wygeneruje. W rzeczywistości nikt nie przekroczył granicy morskiej, ale możemy przetestować ewentualną reakcję Polski. Czyli żeby widzowie dobrze zrozumieli, mamy łódź bezzałogową, która jest na tej korwecie. To jest nawet duży obiekt, może mieć 2-3 metry, wstawiamy na niego transponder, wodujemy za granicę. A transponder wysyła sygnał, który przez nasz nasłuch jest odbierany jak sygnał korwety. Na przykład, dokładnie. Czyli to jest prowokacja, to mogła być prowokacja po to, żeby sprawdzić naszą reakcję. Dokładnie. I dlaczego? Dlatego, że 7 zaczęły się najpoważniejsze manewry na Bałtyku, to są manewry Baltops. Większość jednostek, które w tych manewrach uczestniczy, są w Gdyni. Między innymi duża korweta włoska, duża korweta fińska
i w tym momencie mamy tam 60 samolotów, 40 okrętów, 4 tysiące żołnierzy z 16 państw NATO i dwóch krajów partnerskich. I przed samymi manewrami takie coś. No właśnie. To po pierwsze, jeśli Rosjanie chcieli sprawdzić, jak wygląda polska reakcja, no to teraz to trochę wygląda kompromitująco. Dlaczego? Co mogliśmy zrobić? Mogliśmy wysłać Bryzę, która jest w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego, pełni całodobowy dyżur na lotnisku w Siemirowicach koło Lęborka. I co to jest Bryza? No, powiedz jeszcze naszym. Bryza to jest dwusilnikowy samolot patrolowy, nasza przeróbka MiG-20, nasza przeróbka dokładnie rosyjskiego samolotu patrolowego i w tym przypadku no to byłoby możliwe, żeby mniej więcej po 20 minutach, żebyśmy mieli tą bryzę nad tym obszarem. No ale nie wysłaliśmy żadnych sił nawodnych ani podwodnych, nie mogliśmy, bo nie mamy takich, które mogłyby działać bezpośrednio w reżimie patrolu albo alarmu całodobowego. No więc wygląda to nie najlepiej. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy to się może zmienić, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo w tej chwili mamy zapowiedzi, które no, mówią o tym, że nasza flota miałaby ulec bardzo dużemu wzmocnieniu. Czyli chodzi o to, co minister Błaszczak zapowiedział jako program Miecznik. I tu mamy ciekawą bardzo kwestię. Mianowicie ten program, wiemy jak się odbywały ostatnio zakupy. Kupowany był sprzęt spółki, z reguły bez żadnego offsetu, z reguły w ilościach, które analitycy nazywali homeopatyczno-defiladowymi, a tutaj znienacka. Czyli znikomymi, mówiąc. Tak. A tutaj minister nagle zapowiada duży kontrakt na okręty, na fregaty nawet, które miałyby być budowane w polskich stoczniach na początku jedna, potem następne dwie opcjonalnie i tworzone jest w połowie kwietnia konsorcjum z PGZ, które ma być liderem takim, dopraszane są największe firmy stoczniowe, żeby przedstawiły swoją ofertę, po czym 3 maja, już 3 maja spływają te oferty. To jest zadziwiające. W ciągu 2 tygodni firmy przygotowują oferty i co ciekawe, nie bardzo wiedząc, czego ostatecznie Polacy chcą. Podobno działy analityki w tych firmach czytały nawet przemówienia ministra Błaszczaka, żeby się dowiedzieć, czego my ewentualnie chcemy od tych fregat. I mówi się na wybrzeżu, że to ekspresowe tempo jest spowodowane jednym. 27 czerwca jest święto marynarki wojennej. Będzie cała góra, będzie minister, będzie praktycznie cała góra partyjno-rządowa w Gdyni i wiewiórki dobrze poinformowane mówią, że wtedy zostanie zawarta umowa o budowie Miecznika. To wszystko jest po to, żeby minister mógł coś obwieścić na uroczystość. Dokładnie. Przy czym tak naprawdę problem polega na tym, że ani zamawiający nie może mieć dokładnej świadomości, co naprawdę chciałby mieć, ani też kontrahenci, dostawcy nie mają dokładnej świadomości, czego chce zamawiający. Bo 2-tygodniowy termin do przedstawienia ofert, no to jest termin iście karkołomny i to po prostu albo przedstawiamy oferty spółki, czyli dajemy to, co zbudowaliśmy dla kogoś innego, no to są najpoważniejsze konsorcja stoczniowe, więc one nie mają żadnego problemu z wyciągnięciem czegoś takiego spółki i pokazaniem,
albo idziemy na ślepo, czytamy, prawda, wycinki prasowe, dowiadujemy się, co tam, jakie tam Polacy mają zagrożenia, czego oni by tam chcieli, no i pod to konstruujemy ofertę. No ale w obu przypadkach to będziemy mieli jakieś przybliżenie, a nie będziemy mieli, prawda, czegoś dokładnego, to znaczy, co mamy na tym kadłubie postawić. Na razie wiadomo, że to ta korweta, że ta fregata powinna być spora. I o co chodzi? Fregaty teraz są praktycznie składane z klocków. Takie klocki to jest siłownia, wyposażenie, systemy kierowania ogniem, radary obserwacji przestrzeni powietrznej, powierzchni, rakiety przeciwlotnicze, krótkiego i średniego zasięgu, torpedy, pociski przeciwokrętowe, uławy, śmigłowce z obsłowem, wszystko. I teraz o co chodzi? Dostawcy nie wiedzą, jak mają być ułożone te klocki, które są klockami najważniejszymi, a które można ewentualnie przesunąć, że tak powiem, do planu B. Gorzej, myślę, że tak naprawdę w MON też nie bardzo wiedzą, ale jest coś takiego, co się nazywa praca rozwojowa. To jest taka procedura MON, gdzie sobie siada dostawca, inspektorat uzbrojenia i PGZ jako lider konsorcjum i rokują, co tam właściwie będzie zbudowane i co na tym kadłubie się posadowi. Tak naprawdę, gdybyśmy mieli patrzeć na to zupełnie obiektywnie, to ta nowa fregata powinna się nazywać ORP Prawnik, dlatego że wszystkie te prace są związane z niesamowitą przeróbką dokumentów czysto prawnych, na które składa się umowa o transferze technologii, umowa o udostępnieniu własności intelektualnej. Słowem, to są negocjacje na bardzo wysokim szczeblu abstrakcji prawnej. No dobrze, ale to możemy bardzo od momentu, to opisujesz, ale czy z tego możemy końcu, od momentu ale, podpisania czy z tego umowy... W, czekaj Marek, czy z tak, tego w końcu będzie jakaś fregata, czy tylko góra papierów i przemówienie ministra? Żeby to się wykluło i żebyśmy zaczęli budować, to od podpisania takiej umowy na chybcika do momentu, kiedy zostanie położona stępka, to minie co najmniej rok. Co najmniej rok na takich właśnie rokowaniach, a może i więcej. A jak wiemy, z zastępkami bywa różnie. A teraz jest jeszcze jedna zasadzka. Jeżeli powiemy z powodów politycznych, nie rezygnujemy z niczego, to możemy sobie zafundować golema. To znaczy znakomicie uzbrojoną fregatę, doskonale, potwornie drogą i potwornie drogą w utrzymaniu, i tak drogą, że to praktycznie będzie monotyp wyłącznie dla Polski, ani tego sprzedać nigdzie nie będzie można, a też i nie będzie nas stać na dwie następne. Czyli będziemy mieli coś, co będzie unikalne, jednostkowe, no dobrze uzbrojone, ale tylko jedno. A my czyli będzie to ciężkie, drogie i ograniczy mobilność naszej floty, bo... Jeden statek nie popłynie w trzy miejsca naraz. Mobilność to może nie, ale powiedzmy, że... Zasięg. Tak, ale powiedzmy, że będzie stanowił doskonały, powiedzmy, element propagandowy. No w samym użyciu być może będzie świetny, ale będzie tylko jeden. Natomiast my mamy opcję 1+2. Jeżeli wystąpi natomiast odwrotny wariant, to możemy sobie zafundować drugiego gawrona Ślązaka, czyli coś, co będzie duże, ale niedozbrojone. Bo na przykład zapętlimy się tak w tych rokowaniach w PGZ, no może i są specjaliści, ale jednak może być różnie. Może to się zderzyć na przykład z jakimiś ograniczeniami czysto politycznymi w MON, bo w końcu przy rokowaniach trwających rok nie bardzo możemy wiedzieć, co się stanie z budżetem MON. Mogą być różne, prawda, zacięcia, inflacja, no różne rzeczy się mogą stać, wobec czego możemy sobie zafundować drugiego Ślązaka. Czyli mamy dwie opcje, albo coś bardzo drogiego, albo taki golem, albo drugi Ślązak.
który jest niedozbrojony. A czy twoim zdaniem, czy Rosjanie robiąc taką prowokację z tą korwetą próbują nas pchnąć do jakichś błędnych decyzji w kwestii uzbrojenia i zakupów dla floty? To jest możliwe, natomiast ja się spodziewam czegoś innego. My mamy dwa największe porty, na Bałtyku. Te porty są kompletnie pozbawione jakiejkolwiek ochrony z morza. To nie jest prawda, że my możemy chronić szlaki żeglugowe z lądu, jak mówią specjaliści od Rimlandu i Hertlandu. Natomiast my musimy mieć jakąkolwiek marynarkę wojenną. W tej chwili to, co mamy, no to nie chcę porównywać, ale to jest naprawdę marynarka w zaniku, szczątkowa. Być może Rosjanie też rozpoznają ewentualne warunki działania na Zatoce Gdańskiej i badają naszą reakcję na różnego typu prowokacje. Jeżeli tak, to spodziewałbym się na przykład przelotów samolotów rosyjskich w trakcie Baltopsu i ich typowych działań typu przelot na 10 metrach, prawda? Tuż nad głowami. Tak, tuż nad głowami, tuż nad stanowiskami. Tu, żeby nas zastraszyć. A myślisz, że rozważasz... Jest też i polityczna historia, bo to jest też i pokazanie na zewnątrz państwom nadbałtyckim, kto tutaj rządzi. A myślisz, że biorą pod uwagę na przykład w przyszłości blokowanie naszych portów albo utrudnianie statków? Ależ przecież przy takim stanie naszej marynarki wojennej to nie trzeba nic specjalnego robić. Wystarczy na przykład atak terrorystyczny nieznanej grupy terrorystycznej. No i co? Czym tam podpłyniemy? W jaki sposób załatwimy ten problem? No, mamy sporą flotę niszczycieli min, która się rozwija, no to powiedzmy, że minowanie sobie można odpuścić, prawda? Ale jest mnóstwo innych sposobów działania, reakcji. Jest jeszcze kwestia... Jest kwestia Mierzei Wiślanej, gdzie nasze władze ten nieszczęsny przekop postanowiły wykonać. I Rosjanie z początku planowali wykorzystanie turystyczne albo turystyczno-wywiadowcze. Mianowicie pojawiła się opcja, żeby wybudować tam wielki kurort zaraz blisko tego przekopu, bo Mierzeja stałaby się wyspą, Rosjanie mieliby nową wyspę, ale potem pojawiły się bardziej perfidne pomysły. Otóż Rosjanie zaczęli twierdzić, że przekop zagraża czystości wód przybrzeżnych. Oni tam mają park na tej Mierzei. Nagle się objawi, miejscowi notable rosyjscy w obwodzie kaliningradzkim nagle się ogłosili ekologami. I ja nie wykluczam, że za parę lat Rosjanie stwierdzą na przykład, że muszą zająć kawałek naszej Mierzei, żeby zabetonować ten przekop, bo on im tam zatruwa ich wody przybrzeżne. To znaczy, to byłoby znowu strzelanie z armaty do muchy. Ja bym raczej spodziewał się w tym momencie czegoś innego. Pod hasłem ekologii, wielkiego protestu, ujawnienia się nagle organizacji ekologicznych nieznanego pochodzenia albo dofinansowania, co po niektórych organizacji ekologicznych, żeby zaprotestowały przeciwko barbarzyńskiemu przekopowi Polaków. I zmuszeniu na forum międzynarodowym do podejmowania izolacja, no tego typu rzeczy. To się zrobić dosyć tanio. Chcesz powiedzieć, że zielone ludziki by się przemalowały na zielono. Tak, dokładnie. Dokładnie. Możemy nagle mieć do czynienia z bardzo poważnym zwrotem w kierunku ekologii. No, a to byłoby o tyle łatwe, że ten przekop z punktu widzenia ekologicznego jest faktycznie niedobry, więc po prostu Rosjanie by tutaj występowali w roli świętego, a nam by przypadła ta rola łajdaka, na którą niestety sobie sami tutaj dzięki naszym władzom byśmy zapracowali.
Znaczy, tutaj się przypomina stara kwestia z potopu pana Zagłoby, który powiedział: diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Mniej więcej to. No tak, no bo Rosja jest jednym z głównych trucicieli planety, skoro dokładnie eksportuje paliwa kopalne na nie, cały wystarczy, świat. Wystarczy obejrzeć okolice Norylska. Co prawda ja tam byłem bardzo dawno temu, ale nie sądzę, żeby się coś miało zmienić. Bardzo to, bardzo ciekawe są informacje, które od ciebie usłyszeliśmy i no niestety w mediach głównego nurtu raczej tego rodzaju pogłębionej analizy i prowokacji rosyjskiej i naszego stanu uzbrojenia nie znajdziemy. Ja się skłaniam też do myśli, że to jest prowokacja, ja się nie znam na marynarce wojennej, ale poczytałem sobie, co rosyjskie media, jak rosyjskie media o tym informowały. Rosyjskie media informowały o tym z wielkim zachwytem, pisząc, że wrogie zachodnie manewry Bałtops zaczęły się pod znakiem strachu, albowiem Polacy podnieśli wściekły pisk przerażenia, ponieważ zdawało im się, że widzą naszą korwetę i już Polakom zaczęły trząść się ręce i cały Zachód zadrżał. Więc prawdopodobnie o to chodziło. Czyli mamy dwie rzeczy. Mamy i bardzo dla nich cenny element propagandowy i jakiś element rozpoznawczo-wywiadowczy. A jeszcze na sam koniec rzuciłbym takie dwie wielkości. Otóż gdybyśmy chcieli budować tego miecznika jako zespół sprawdzonych już elementów, to mamy gotowe, bardzo dobre fregaty typu Iver-Huitfeldt, które kosztują 330 milionów dolarów za sztukę. Natomiast jeżeli wybierzemy sobie opcję, nie rezygnujemy z niczego i zbudujemy coś, co będzie wyglądało jak przerośnięta fregata Meko A200, no to wtedy nie zmieścimy się w 1,2 miliarda euro. To są takie różnice cenowe. My możemy mieć albo średniej klasy dobrą regatę za 330 milionów dolarów, albo golema w okolicach 1,5 miliarda euro. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się zobaczymy. Rozmawialiśmy o rosyjskiej korwecie i polskich fregatach możliwych, hipotetycznych, z Markiem Meissnerem, a za chwilę będziemy rozmawiać o Gazpromie i gazociągu Nord Stream 2. Ale najpierw poproszę naszego realizatora o chwilę muzyki, żebyśmy mogli przemyśleć to, co usłyszeliśmy. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia. Bardzo. Do zobaczenia. Well then, c'est Poupa Tribuman again. Original MC tout terrain, un 4-4 sur la version. Pour partager du bon son avec émotion, voilà ma mission. Et ce n'est pas d'une récréation, nanana 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 nanana. Écoute ça. J'en ai franchi des frontières, mon ami, traversé des galères. Pour quelques concerts, des milliers de kilomètres à faire. J'ai chanté pour les capitales et pour les cités ouvrières. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, jamais bloqué par une barrière. J'ai joué dans les petits clubs et pour les milliers de supporters. Dans les maisons de retraite et dans les écoles primaires. Des petites scènes sans sono et même dans les ciné. Plus d'une fois, j'ai halluciné. Qu'est-ce qu'on fait pas pour la promo? Chauffer le public dans un sauna, s'étaler dans le mur comme Sénat. Asséner des punchettes pour laisser les massifs sonner. Victime d'insomnie pour au moins 2-3 soirées. Si t'as du que j'déraille, c'est à toi de te faire soigner. Well then, wow 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 why. Well then, wow 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 why. Well then, wow 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 why. Alors écoute ça, je ne suis qu'un musicien tout terrain qui suit son chemin. Boy, de la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Seulement souterrain, tourné vers le lendemain. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Boy, de la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Tout terrain qui suit son chemin, un homme en souterrain tourné vers le lendemain.
un 4x4, ça passe partout et puis c'est tout. Et c'est déjà un bel atout sur la terre, le bitume ou même dans la boue. Aborde tous les sujets sans aucun tabou. Toujours à gauche, à droite, à chercher le groove adéquat. Je ne range pas la musique dans des petites boîtes, que ce soit du funk dans un squat ou du reggae à coups de watt. Le 4x4 MC emprunte même les routes étroites. Quand on me demande où t'habites, je réponds sur la scène ou en studio. Parfois même tu peux m'entendre à la radio. Je vais te donner un tuyau, et si tu n'es pas idiot, pour me retrouver, suis simplement le fil du micro. Ouais, then, go, 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 why? Ouais, then, go, 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 why? Ouais, then, go, 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 why? Ouais, then, je suis qu'un musicien tout terrain qui suit son chemin. Oh, de la Nicobora à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Sachant tout terrain tourné vers le lendemain. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Oh, de la Nicobora à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Rozmawiamy teraz o gazociągu Nord Stream 2, ponieważ jest to temat, który siłą rzeczy nieustannie powraca w naszej polityce. Gazociąg ma doprowadzać gaz z Rosji bezpośrednio do Niemiec, dzięki czemu Niemcy stają się pośrednikiem w handlu z gazem, a Rosjanie mogą omijać Ukrainę, która w ten sposób przestaje być ważnym krajem tranzytowym, traci z tego powodu zyski, traci też zdolność do naciskania w jakikolwiek sposób na Rosję poprzez zwiększanie lub zmniejszanie przepustowości swoich gazociągów. Oczywiście to Rosja znacznie bardziej przystawia Ukrainie pistolet gazowy do głowy, ale w momencie, w którym gaz zaczyna płynąć poza Ukrainą, to Ukraina nie może już się Rosji sprzeciwiać, nie może nawet próbować wywierać na nią jakiegoś kontrnacisku. Dlatego Nord Stream, gazociąg Nord Stream 2 jest rzeczą złą, zgadzamy się co do tego chyba wszyscy w Europie, niemal wszyscy, oprócz Niemców, którzy włącznie z kanclerz Angelą Merkel przekonują nas, że jest to po prostu zwykły biznes z Rosją. Czy wszyscy Niemcy tak myślą? Nie. I to jest bardzo ważne. W Niemczech rośnie w siłę Partia Zielonych, która jest w tej chwili jedyną stuprocentową, konsekwentnie antykremlowską siłą w Niemczech i dlatego jej wzrost siły i znaczenia jest dla Polski rzeczą dobrą, jak również dla całej planety. Zieloni walczą z Rosją, ponieważ Rosja gwałci prawa człowieka, putinowska Rosja, ale walczą z nią także dlatego, że Rosja jest jednym z największych trucicieli świata, ponieważ eksportuje na cały świat paliwa kopalne. W Polsce słyszymy nieraz opowieść o tym, jak to PiS walczy z Rosją, z jej gazowym koncernem Gazprom i z gazociągiem Nord Stream 2, budowany przez Gazprom i firmy od niego zależne lub z nim związane. Słyszymy tę opowieść, wiele osób się na nią dawało nabierać, niektóre się nadal dają nabierać. Pocieszmy się, że nie jesteśmy w tej naiwności jedyni, ponieważ przez pewien czas nabierali się na nią również niemieccy zieloni, czyli ludzie światli i myślący przyszłościowo. Co mam na myśli, kiedy mówię, że dawali się na nią nabierać? Jak z moich rozmów z deputowanymi zielonych do Bundestagu, między innymi z deputowanym Manuelem Sarracinem, z którym zrobiłem wywiad dla portalu Arbinfo, wynika, że niemieccy zieloni wielokrotnie przychodzili do PiS i mówili: nie lubimy Gazpromu, nie lubimy Putina, walczmy wspólnie z Gazpromem, Putinem i gazociągiem Nord Stream 2. A potem bardzo się dziwili, że
PiS nie chce wspólnie z Zielonymi walczyć przeciwko Putinowi, Gazpromowi i gazociągowi Nord Stream 2. W końcu niemieccy Zieloni doszli do wniosku, że ich starania są i będą bezskuteczne, bo PiS najwyraźniej nie chce większego sojuszu, jedynego, który mógłby być skuteczny, większego sojuszu zwalczającego gazociąg Nord Stream 2. To bardzo interesujące, ale też bardzo niepokojące w związku z tym, co się ostatnio dzieje. Jak wiemy, PiS wymyślał różne sposoby na to, żeby Polska mogła się uwolnić od zależności paliwowej od Rosji. Jednym z tych sposobów miał być gazociąg Baltic Pipe, pociągnięty z Norwegii przez Danię do Polski. I okazało się właśnie, że ten pomysł spalił na panewce. PiS bardzo dużo w ten pomysł inwestował, próbował, opowiadał o tym, że to będzie podstawa naszej niezależności energetycznej. Okazało się jednak, że ta podstawa stoi na kruchych podstawach, ponieważ duńskie władze w tym momencie zatrzymały wdrażanie tego projektu ze względu na sprawy środowiskowe. Bardzo ciekawe jest to, że w oficjalnych komunikatach czytamy, że duńska Agencja Ochrony Środowiska uznała ten projekt za bezpieczny i już w 2019 roku i nic miało nie stać na przeszkodzie, żeby ten projekt wdrożyć. A jednak teraz nagle się okazuje, że duńska Agencja Ochrony Środowiska czegoś nie dopilnowała i ten projekt zagraża życiu gryzoni, ssaków rękoskrzydłych i różnych innych gatunków. Jak to się stało i dlaczego duńska Agencja Ochrony Środowiska nie dopilnowała tego, czego powinna była dopilnować? To jest dobre pytanie. Tak się składa, że ostatnio zajmowałem się trochę duńską Agencją Ochrony Środowiska z przyczyn poniekąd niezależnych od Baltic Pipe, ponieważ duńska Agencja Ochrony Środowiska pojawia się w drugiej części książki Rydzyk i Przyjaciele, która wyjdzie w czerwcu, w drugim tomie tej książki. Co duńska Agencja Ochrony Środowiska ma wspólnego z Tadeuszem Rydzykiem? Otóż główny geolog Tadeusza Rydzyka, mózg stojący za oszukańczym projektem ryzykowej pseudogeotermii w Toruniu, Piotr Długosz przez całe lata współpracował z duńską Agencją Ochrony Środowiska, między innymi w Rosji, ponieważ tak się składa, że duńska Agencja Ochrony Środowiska finansowała w Rosji różne bardzo szemrane biznesy, różne bardzo szemrane inwestycje, w których uczestniczyli ludzie Putina. Z agencją tą współpracował duński konsul Klaus Sørensen, który robił wszystko, żeby storpedować zachodnie sankcje przeciwko Rosji i bojkot Rosji prowadzony przez kraje zachodnie i ich obywateli po napaści Rosji na Ukrainę. Pan Sørensen dbał niezwykle o interesy Rosji. Można odnieść wrażenie, że bardziej dbał o interesy Rosji niż o interesy Danii. Więc to te zagadkowe zaniedbania duńskiej Agencji Ochrony Środowiska, zaniedbania, do których najwyraźniej doszło i które podminowały projekt Baltic Pipe, no to jest pewnie temat na dodatkową książkę. Ale przyjrzyjmy się temu, co PiS do tej pory zrobił w sprawie Gazpromu i Nord Stream 2. Jak już wiemy, PiS nie chce walczyć z Gazpromem ramię w ramię z Zielonymi, chce walczyć po swojemu, na swój sposób. Tak się składa, że rozmawiałem z różnymi osobami, które obserwowały w przeszłości negocjacje PiS z
rosyjskimi koncernami paliwowymi. Te negocjacje, które miały miejsce jeszcze za pierwszych rządów PiS-u w latach 2005-2007. Wśród tych osób, z którymi rozmawiałem, był też były premier Waldemar Pawlak, człowiek, którego trudno uznać za antyrosyjskiego, wielokrotnie oskarżany o to, że Rosjanom sprzyja, ale człowiek, który obserwował, można powiedzieć, negocjacje z bardzo bliska, niekiedy od wewnątrz, i który na pewno ma interesujące informacje, choć oczywiście warto zawsze później te informacje potwierdzać, czy to bezpośrednio, czy pośrednio. Z tych rozmów z ludźmi, którzy widzieli te negocjacje, wynika, że PiS stosował bardzo dziwną metodę negocjacji. Jakby to powiedzieć, były to negocjacje wyklęte, negocjacje husarskie, negocjacje powstańcze, negocjacje niezłomne, które polegały na tym, że negocjatorzy ze strony polskiej odmawiali Rosjanom wszystkiego, na nic się nie godzili, prezentowali postawę niezwykle niezłomną i tak długo ją prezentowali, aż przychodził czas, kiedy trzeba było odnowić kontrakt, i to w pośpiechu, bo Polsce mogłoby się skończyć paliwo. I wtedy trzeba już było się zgadzać na wszystko, czego chcieli Rosjanie, bo nie było już czasu na negocjacje. Czas na negocjacje został wcześniej zmarnowany, ponieważ ten czas negocjatorzy wykorzystywali nie na negocjacje, tylko na prezentowanie postawy niezłomnej. Jeśli chodzi o informacje, które możemy potwierdzić w sposób bardziej namacalny, informacje na temat tego, jak wyglądały stosunki pośrednie PiS i Gazpromu i jak wyglądała walka PiS z Gazpromem, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na informację, która pojawiła się jakiś czas temu w naszych mediach. Proszę tutaj naszego realizatora o skan, o kolejny skan, to będzie skan numer 15. To jest skan ze strony internetowej Gazety Rzeczpospolita, energia.rp.pl. Czytamy, że kluczowy dla niezależności energetycznej polski gazociąg, czyli właśnie Baltic Pipe, zbuduje włoska firma od lat współpracująca z Gazpromem, a na polskim rynku znana z opóźnienia budowy gazoportu w Świnoujściu, gazoportu, który też miał nas uniezależnić od rosyjskich paliw. Chodzi o włoską firmę Saipem, która od dawna pracuje dla Gazpromu i która była podejrzewana o to, że opóźnia w Polsce budowę gazoportu, żeby zrobić przysługę Gazpromowi. I ta informacja też może być w jakiś sposób pomocna, kiedy próbujemy ustalić przyczyny, dla których pojawiły się przyczyny, dla których budowa Baltic Pipe została przez duńskie władze odroczona. Wdrożenie projektu Baltic Pipe zostało odroczone przez duńskie władze ze względu na nieprawidłowości, jakie duńskie władze dostrzegły. Ta informacja może też być jakąś wskazówką pomagającą nam znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd się te nieprawidłowości wzięły. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z portalu Business Alert. Chodzi tutaj o nowelizację dyrektywy gazowej europejskiej. Dyrektywa ta dotyczyła gazociągu Nord Stream 2. Chodzi tutaj o regulację, według której podmorskie części gazociągów na terytorium Unii Europejskiej mają podlegać przepisom tak zwanego trzeciego pakietu energetycznego. To jest zbiór regulacji, który jest restrykcyjny także pod względem antymonopolowym i który jest niewygodny dla koncernu Gazprom, głównego budowniczego i beneficjenta gazociągu Nord Stream 2. Więc Unia Europejska w jakiś sposób postanowiła
zabezpieczyć się przed możliwością utworzenia w Europie monopolu gazowego przez Gazprom, w czym Nord Stream 2 mógłby być pomocny. Poproszę teraz o następny skan. To jest skan z portalu Onet, który porozmawiał z ekspertem od energetyki Piotrem Maciążkiem, którego książkę Stawka większa niż gaz wydaliśmy w wydawnictwie Arbitror. Polecam serdecznie tę książkę. I Piotr Maciążek mówi, że nowelizacja dyrektywy gazowej była szansą na to, żeby ograniczyć paliwową ekspansję Rosji w Europie. Przede wszystkim dyrektywa miała doprowadzić do tego, że gazociąg Nord Stream 2 zostanie objęty unijnym prawem antymonopolowym, ponieważ wcześniej w tej kwestii sytuacja była z punktu widzenia prawnego niejasna. Poproszę o następny skan, to jest dalszy ciąg tej rozmowy. To rozmowy portalu Onet z Piotrem Maciążkiem. Maciążek mówi, że dzięki tej dyrektywie gazowej Polska na przykład mogłaby i inne kraje Unii Europejskiej mogłyby doprowadzić do tego, że Gazprom musiałby oferować w gazociągu Nord Stream 2 nie tylko swój gaz, ale także gaz innych dostawców, niekoniecznie rosyjski. Natomiast, jak tutaj mówi portal Onet, zadziwiająca jest postawa PiS, która wydaje się jednocześnie za i przeciw tej dyrektywie. I Maciążek komentuje, premier Morawiecki oświadczył, że wspiera dyrektywę gazową, bo ona uderza w interesy Gazpromu. Jednak kiedy w Parlamencie Europejskim głosowano poparcie dla dyrektywy, europosłowie PiS jednomyślnie wstrzymali się od głosu, czyli w zasadzie zastosowali dywersję przeciwko własnemu premierowi, mówi Piotr Maciążek. My wiemy, że nie należy brać poważnie tego, co mówi premier Morawiecki, więc prawdopodobnie to nie była dywersja, tylko po prostu podzielono się rolami. Premier Morawiecki miał udawać wielkiego wroga Gazpromu, a europosłowie PiS w Europarlamencie poszli na rękę Gazpromowi w kwestii gazociągu Nord Stream 2. Poproszę teraz następny skan. On dotyczy wielkiego sojusznika PiS, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. To jest skan ze strony internetowej agencji Reutera, agencji informacyjnej Reuters, gdzie czytamy, że administracja prezydenta Donalda Trumpa chce oferować Europie amerykański gaz i wielu amerykańskich kongresmenów i senatorów sprzeciwia się budowie gazociągu Nord Stream 2. Mówią, że projekt osłabi Ukrainę i zwiększy wpływ Moskwy na Europę. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, bo tak samo jak słyszymy tę opowieść, jak widzimy, opartą na wątłych podstawach, jakoby PiS ostro zwalczał Gazprom i gazociąg Nord Stream 2, ze strony PiSowców możemy też usłyszeć opowieść o tym, jakoby prezydent Donald Trump zwalczał gazociąg Nord Stream 2. Tutaj widzimy depeszę agencji Reutera, która też mówi o tym, że administracja prezydenta Trumpa chciałaby sprzedawać amerykański gaz Europie, więc jest przeciwna gazociągowi Nord Stream 2, ale zobaczmy, jak ta historia potoczyła się dalej. Istotnie ludzie prezydenta Trumpa wypowiadali się przeciwko gazociągowi Nord Stream 2, powodując złość w Niemczech, powodując wzrost nastrojów antyamerykańskich w Niemczech, a co za tym idzie, wzrost sympatii dla Rosji. Prezydent Trump był w Niemczech bardzo nielubiany i im bardziej atakował Nord Stream 2, tym bardziej
Niemcy lubili gazociąg Nord Stream 2, który lubili również ze względów oczywistych, ponieważ Nord Stream 2 jest biznesowo korzystny dla Niemiec. Z budową Nord Stream 2 wiąże się powstanie dziesiątek tysięcy miejsc pracy w Niemczech, ale tu dodatkowo prezydent Trump swoimi atakami pomagał im lubić ten projekt jeszcze bardziej. Budowa Nord Stream 2 stała się dla wielu Niemców taką oznaką niezależności od Ameryki, bo niestety wielu Niemców bardziej się boi zależności od Ameryki niż od Rosji. Niestety ciągle jeszcze nie zdajemy sobie w Europie do końca sprawy z tego, jakim zagrożeniem dla naszej niezależności jest putinowska Rosja. Poproszę tutaj naszego realizatora, żeby pokazał nam jeszcze raz ten skan, który przed chwilą pokazywał. To jest skan ze strony Atlantic Council. Tutaj czytamy, że amerykański Senat postanowił zadać decydujący cios Putinowi, przegłosowując uchwałę związaną z obroną narodu amerykańskiego, i w tej uchwale miały się znaleźć sankcje przeznaczone, żeby wykończyć, jak mówi autor artykułu, gazociąg Nord Stream 2. Ze względu na to, że zwiększa wpływ Rosji na Europę, ze względu na to, że szkodzi Ukrainie, która jest naszym sojusznikiem. I poproszę o następny skan, to jest dalszy ciąg tego artykułu. I co czytamy? Amerykański Senat tego chciał, wielu republikanów, członków partii Donalda Trumpa tego chciała, ale kiedy w końcu Izba Reprezentantów i Senat przegłosowały sankcje przeciwko Nord Stream 2, prezydent Trump zawetował tę uchwałę. Nie tylko ją, zawetował wtedy cały pakiet uchwał, rzekomo z przyczyn niezwiązanych z Nord Stream 2, ale przy tej okazji zawetował też sankcje przeciwko Nord Stream 2, choć jego administracja rzekomo te sankcje popierała. Jeżeli jakikolwiek pisowiec będzie wam opowiadać, że prezydent Trump zwalczał Nord Stream 2, przypomnijcie mu, że w grudniu prezydent Trump zawetował sankcje przeciwko Nord Stream 2 w całości. W całości. Musimy o tym pamiętać, ponieważ jesteśmy poddani bombardowaniu dezinformacją nieustannie. Musimy o tym pamiętać, szczególnie teraz, kiedy prezydent Joe Biden jest atakowany za to, że uchylił sporą część sankcji przeciwko Nord Stream 2. Dlaczego Biden to zrobił? Biden, który nazwał prezydenta Donalda Trumpa zabójcą, który nazwał Władimira Putina zabójcą i który zapowiedział, że nie będzie kontynuował polityki Donalda Trumpa, polityki polegającej na tym, że Waszyngton kłania się Moskwie. Dlaczego pod tym względem Joe Biden, pod względem Nord Stream 2, jak się zdaje, postanowił jednak ukłonić się Moskwie? Wiele osób obawia się, że to jest powrót do polityki Baracka Obamy, który chciał Rosję ugłaskiwać, i ja rozumiem te obawy. Być może grozi nam powrót do takiej polityki i to nie byłoby dobre, ale musimy pamiętać, że ataki amerykańskie na Nord Stream 2 były przeciwskuteczne, jak zresztą powiedział publicznie sam prezydent Joe Biden. One złościły tylko Niemców i budziły w nich pragnienie rozluźnienia więzi z Ameryką, budziły w nich sympatię jeszcze większą dla projektu Nord Stream 2, a nawet sympatię dla rosyjskiej dyktatury. Problem zostanie rozwiązany, jeśli Niemcy sami bez przymusu podejmą decyzję o jak najszybszym, ale rozsądnym wygaszeniu Nord Stream 2. Tego nie można robić z dnia na dzień. Szanse na to są ze względu na wzrost siły i znaczenia partii zielonych, wzrost świadomości ekologicznej w Niemczech, a także coraz większy wzrost świadomości zagrożeń, jakie stanowi Rosja. Niemieccy politycy w dużej mierze ciągle są prorosyjscy, ciągle chcą robić biznesy z Rosją, niemieckie elity tego chcą, ale niemieccy obywatele
mają świadomość rosyjskiego zagrożenia i mają świadomość tego też, że Rosjanie, że Niemcy mają też świadomość tego, że Niemcy wbrew pozorom znacznie więcej biznesów robią z Polską, a nie z Rosją. Nasz antyniemiecki i antyzachodni pisowski rząd robi wszystko, żeby zrazić Niemców do Polski, ale Niemcy wiedzą, że rządy mijają, a narody pozostają. Dlatego niemieccy obywatele, klasa średnia, inteligencja, media te z wyższej półki, średni biznes, te grupy społeczne coraz bardziej się liczą z Polską, a w każdym razie nadal są zainteresowane Polską, mimo antyniemieckich ataków, które płyną ze strony obecnego polskiego reżimu. Istotne jest również to, że Putin postanowił w sposób cyniczny wykorzystać niemiecką kampanię wyborczą i ogłosił właśnie, że Ukraina będzie musiała się postarać i okazać dobrą wolę wobec Rosji, żeby dostać od Rosji jakikolwiek gaz, żeby przez Ukrainę płynął tranzyt jakiegokolwiek gazu. To jest ważne, ponieważ Niemcy umówili się z Putinem, że nawet po powstaniu Nord Stream 2 Ukraina nie zostanie całkowicie pozostawiona sama sobie i jakiś tranzyt gazu nadal będzie szedł przez Ukrainę. A teraz Putin nagle mówi, nie, może się tak umówiliśmy, może wy, głupi Niemcy, chcieliście mieć tu jakieś alibi, pokazać, że nie jesteście tak do końca wrogami Ukrainy, ale ja wam takiego alibi nie dam, ja mam to gdzieś. Ja mam gdzieś wasze skrupuły. Ukraina ma się przede mną ukorzyć, ma mi odstąpić Donbas, ma zrezygnować z pretensji do Krymu, który jej zagarnąłem, jeżeli chce dostać jakikolwiek gaz. A umowy z wami, Niemcami, to co wam kiedyś obiecałem, w ogóle mnie nie interesuje. Czy to jest mądre, to co robi Putin? To jest sprytne, ponieważ podczas kampanii wyborczej żadna niemiecka partia, oprócz Zielonych, nie otworzy nagle wojny sobie, nie zacznie nagle wojny z Putinem. Chadecja niemiecka wie, że to spowodowałoby odpływ wyborców do jawnie prokremlowskiej, postfaszystowskiej partii AfD. Inne partie też się boją, bo wiedzą, że handel z Rosją ciągle jest w Niemczech popularny, ci, którzy są mu przeciwni, głosują na Zielonych. Przede wszystkim nie głosują na Chadecję, na socjaldemokratów czy na liberałów. Dlatego muszą się liczyć z umiarkowanie prokremlowskim lub neutralnym nastawieniem swoich wyborców. Więc Putin wie, że może sobie teraz pozwalać na takie deklaracje, wie, że Niemcy nie odpowiedzą mu w sposób należyty. Ale potem, po wyborach, kiedy już powstanie nowy niemiecki rząd, ten nowy niemiecki rząd, szczególnie jeśli wejdą do niego Zieloni, może nie chcieć, żeby Putin w przyszłości znowu grał mu na nosie i te obecne prowokacje mogą się na Putinie zemścić. Ale żeby tak było, Ameryka musi pokazać Niemcom, że daje im wolną rękę, traktuje ich z szacunkiem po to, żeby nie ożywiać nastrojów antyamerykańskich rozdmuchanych wcześniej przez Trumpa w Niemczech, bo te nastroje przekładają się na sympatię do Rosji. Tak to wygląda na szachownicy, bo świat jest szachownicą, nie do końca, ale powiedzmy, że metafora szachownicy nieco oddaje to, jak wygląda polityka, szczególnie ta międzynarodowa. Rosjanie są mistrzami gry w szachy, a my niestety Polacy ciągle na tej szachownicy próbujemy grać w warcaby. I kiedy widzimy, że Joe Biden okazuje jakieś ustępstwa wobec Niemców, nie zastanawiamy się, dlaczego to robi, co z tego wyniknie, tylko czujemy się od razu zdradzeni i niestety gotowi jesteśmy, niektórzy z nas oczywiście, nie wszyscy, mam nadzieję, że my, którzy tutaj rozmawiamy w tej chwili, którzy słuchacie i oglądacie Reset Obywatelski, że wy nie, ale wielu Polaków niestety wciąż jest gotowych nadstawiać ucha propagandzie pisowskiej, która jest na tej globalnej szachownicy prokremlowska. Choć może warcabistom może się czasem wydawać niekremlowska lub nawet antykremlowska. Jednak kiedy myślimy jak szachiści i widzimy,
co powodują ruchy figur szachowych, jakie wynikają z nich konsekwencje i jaki ruch może spowodować, jaki następny ruch i jakie z niego wynikną jeszcze ruchy, kiedy myślimy na kilka ruchów do przodu, to wtedy widzimy, że działalność PiS jest w ogromnej większości przypadków prokremlowska, czasem nawet jawnie prokremlowska, a walka PiS z Gazpromem ma charakter, jakby to powiedzieć, w dużej mierze pozorowany. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Za chwilę Prawoteka. My spotykamy się znowu za tydzień. Gorące podziękowania składam wszystkim, którzy wyślą lub wysłali już link do tej transmisji, do tego filmu znajomym. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy lajkują, komentują, którzy słuchają i oglądają, bo to najważniejsze. Szczególnie gorąco dziękuję tym, którzy wspierają nas finansowo, bo bez tego Reset Obywatelski nie mógłby nadawać. Do zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski.